dźwięki podebrały owce, też było cicho i spokojnie. Ale dzisiaj tak jakoś inaczej. Etam, dajcie spokój. Noce, noce winne. Chyba się zdrzemy. Co jest? Kto tam? Macie spokojną noc. Orety, to jakiś anioł czy coś takiego. Zjama jakąś. Mówię, że ja anioł. Nie bójcie się, bo dopowiadam wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi. Bo się nam dziś narodził Chrystus, którym jest Pan, Zbawiciel w mieście Dawidowym. A oto znak dla was. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Idźcie, pokłon złożyć, jak gwiazda was poprowadzi. To ci dopiero. Trzeba ruszyć w drogę. A nasze owce? Co tam owce? Tak one od same zapominują. Wilki też muszą to zjeść. Siedźże cicho i nie chodź. Kiedy? Trzeba wrócić w drogę, skoro Ania uwiozła. Ale jakże tak? Z pustymi rękami do Betlejem, do Nowonarodzonego. Kiedy to Zbawiciel nie chciał mu prezentów, a ludzi o sercach czystych, oddanych, aby jego naukę przyjęli i świat ją ponieśli. To i prawda. Ruszajmy więc, a weźmy choć skórę owczą, by na ziemię nie zmarzł. I sera świeżego, co mu właśnie zrobił. Zbierajcie się, ruszamy.